Cześć. Ponownie Was witam z lasu Okręglik. Jestem gdzieś na jakiejś takiej łączce, polanie. Tarp trochę krzywo mi się powiesił, ale nie chcę szpilek używać w tej chwili. No po prostu chciałem go tylko rozwiesić, jak on wyglądał. To jest nówka sztuka. Krzywo względem hamaka. Na łupie slings siadają mi jakieś żółte robaki. Nie jest to zbyt zachęcające, jakieś muszki. No nieważne, ale tutaj jest zrobiona mona. Tu jest herbata. Okazało się, że nie wziąłem żadnej herbaty czy kawy. A trochę młodych pędów świerku. Taka herbatka się zaparza. Komary trochę gryzą. Ognia w lesie nie palę, używam takiego sprzętu. Biorąc pod uwagę, że w lesie jednak jest sucho, tego suchego listowia jest mnóstwo, to jest suchutkie. Komary zaczynają gryźć, trzeba by napić się czegoś ciepłego. Ona, widzę, swoją wodę wypiła. Dobra, spróbujemy. Łupisnik się sprawuje nieźle, nie narzekam na to. O, hamaczek z dekatlonu jest jednak super. Zobaczymy, jak to będzie. Tak trochę cytrynowo to pachnie. Gdyby nie chcą dać momę na obrazie. Tu jakieś robaki do wady zaczynają, meszki czy inne dziadostwa latać. Zaraz się będziemy stąd zwijać. Wycieczka całkiem fajna, litr wody. Potrzebnie wystarczyło pół litra. No, jakieś poprochy wchodzą. A nie mam tutaj żadnej łyżki. Ale i tak jest super. Niestety tutaj, jak w każdym lesie tego typu koło miasta, no, na takim uroczysku, gdzie byłem zimą, na drzewie reklamówka z dwoma butelkami po piwie, jakby były takie ciężkie. Ciężkie to one były, jak przynosili. O, całkiem niezłe. Całkiem niezła ta herbatka. Nawet nie czuć za bardzo żywicą. Przepraszam. Nie czuć za bardzo żywicą. Ale jest całkiem, nie wiem czy będzie widać, ale tutaj na hamaku też. Tam na łupie slings, na tej żółtej lince też jest powieszone kupę robaków. Mona, nie obgryzaj tego. Myślałem, że obgryza konwalię, bo tu jest pełno rośnie. Słuchajcie, no, wasze zdrowie. Tymczasem jeszcze porobię trochę później zdjęć, powrzucam na Instagrama czy na bloga. Trzymajcie się.